powstanie kolejna odsłona opowieści o żółwiach ninja. Wśród gałęzi chowa się prawdziwy żółw. Myślę, że z całą pewnością możemy powiedzieć, że to jest żółw albo żółw czerwonolicy, albo żółw żółtolicy, akurat nie ten, tylko podobny gatunek. A konkretnie, że jest to żółw inwazyjny. To oznacza, że nasze stawy nie są jego naturalnym środowiskiem. Skąd się więc tu pojawił? Te żółwie swego czasu były bardzo popularne wśród hodowców w sklepach zoologicznych, przede wszystkim wraz z bajką Wojownicze żółwie ninja. Był bardzo duży import ich do Polski, do Europy. Ten konkretny gatunek żółwia osiąga z czasem spore rozmiary. Ludzie, nie wiedząc, co z nimi zrobić, porzucają je. To nie pierwszy raz, gdy takie egzotyczne zwierzęta są pozostawiane same sobie. Mówi o tym zastępca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Jan Przygocki. Takie żółwie w zbiornikach wodnych, obce gatunki inwazyjne właśnie, stwarzają zagrożenie dla naszego rodzimego gatunku, czyli żółwia błotnego. W takich sytuacjach sprawę można zgłosić do określonych instytucji. Bo tak jak powiedziałem wcześniej, do właściwego urzędu, czy gminy, czy to miasta, no oczywiście tutaj na terenie naszej aglomeracji, do Urzędu Miasta Poznania. No i wówczas urząd właśnie jest odpowiedzialny za przeprowadzenie odpowiednich działań. Egzotyczne zwierzęta, same wędrujące po Poznaniu, to zjawisko, które zdarza się coraz częściej. Właścicielowi, który dopuszcza się takiego działania, grozi grzywna. Możemy go ukarać za niewłaściwą opiekę, za niewłaściwe trzymanie zwierzęcia i za to jest mandat w wysokości od 50 do 250 zł. To, czy nielegalnym lokatorem osiedla Piastowskiego zajmą się władze Poznania, okaże się w najbliższym czasie. Aleksandra Cherudzińska, Puls Dnia.